Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii wprowadzającej do gry Farming Simulator 22. Na tej serii gramy na mapie francuskiej. Początek września, jak widzicie, myjemy tutaj sprzęta. Ten rozsiewacz nie jest mój, jest wypożyczony, a ciągnik jest jeszcze mój, ale planuję go sprzedać. Zresztą dzisiaj troszeczkę może o tym też porozmawiamy. Dobra, bo ten ciągnik już dosyć dużo popracował i tak się zastanawiam, czy by go nie sprzedać. Dobra, postawię sobie ten rozsiewacz, bo on mi jeszcze jest potrzebny, bo na nim dosyć dużo się zarabia. Aha, właśnie jeszcze jednej rzeczy nie odebrałem, za chwilę odbiorę nagrodę za tą misję, którą przed chwilą tutaj ukończyliśmy, tylko tak odczepię sprzęta, bo ten walmet za chwilę rozpocznie ostatnią chyba pracę u mnie na gospodarstwie, tylko jeszcze tak sprawdzę sobie, bo tam dosyć dużo pieniędzy powinienem dostać za tym. No właśnie, idealnie. Idealnie, idealnie, odbierz nagrodę. Nawożenie jest naprawdę bardzo fajne, tutaj pieniądze, proszę bardzo, 187 tysięcy, całkiem nieźle, dlatego też po głowie mi chodzą takie pomysły, jakby nowy ciągnik. No wystarczy chyba tych pieniędzy. Tak więc, zobaczcie ile ten walmet ma już godzin przejeżdżony, prawie 12 godzin pracy, nigdy nie był naprawiany. I wiecie co? Nie zauważyłem jakiejś dużej różnicy w mocy czy coś takiego. On po prostu spokojnie sobie jeździ. Tak jak może troszeczkę wolniej się rozpędza. Już nawet nie wiem. Autentycznie. Tak więc nie będę go w ogóle naprawiał, bo on i tak idzie do sprzedaży. Tutaj go po prostu ostatnią pracę tutaj zrobi. Czyli będzie orka. Tutaj jest pole po rzepaku. Jak widzicie, wapno jest. Dobra, pyk. Musimy to zrobić sobie na pracowniku. Spoko. Czyli, no jakoś, nie wiem, czy wy zauważyliście jakąś zmianę w tym, że na przykład macie ciągnik, który już jest mocno dobity, w tym sensie, że już jest porządnie tam, wymaga jednak od tej orki, czego nie, dobra. Wymaga jednak, żeby go naprawić, a jak gdyby, no nie wiem. Te statystyki tam pokazują, że on tam zużycie ma kosmiczne, ale on swoje robi, nie mam pojęcia. Te kamienie też chyba raczej ich nie będę usuwał. Niedawno zrobiłem poradnik właśnie dotyczący tych kamieni, z niego wychodzą takie dosyć ciekawe wnioski. Jeżeli jeszcze nie obejrzałeś tego poradnika, link w prawym rogu. No i na podstawie tych informacji chyba nie będę w ogóle zbierał tych kamieni. Może nie w pierwszym roku, może w następnym roku, kiedy będę musiał je zbierać, bo tutaj są... Te kamienie są duże, tak? Na tej mapie są duże. Tak, nie będę chyba ich zbierał. Niech sobie tak będą. To jest taka seria testowa, wprowadzająca, tak więc tutaj dosyć dużo sobie jeszcze sprawdzamy. Dobra, tyle jeżeli chodzi o pracę tamtego, nie tamtego ciągnika. Jaki będzie nowy? No w sumie możecie wrzucać już propozycję. Podobny musi być mocowo, nie? Może być troszeczkę nawet słabszy. Bo jak gdyby sprzęt nie mam jakiś taki wybitny. Dobra, dzisiaj przechodzimy do rzeczy, którą chcę zrobić. A mianowicie, tutaj są chwasty już. Dobra, jest, troszeczkę chwasty są. No i tutaj było sorgo. Sorgo wymucone. Bardzo ciekawa uprawa, debiutująca. Będziemy dzisiaj mulczować. Czyli też fajna rzecz. Nowa rzecz, Farming Simulator 22. Bardzo się cieszę, że jest trochę więcej tych różnych możliwości, aby pracować tutaj z różnymi maszynami i jedną z tych maszyn jest mulczowanie, znaczy maszyny mulczery, tak? A czynność jaką robią tutaj to mulczują, one dodają chyba 5% do plonów, jeżeli pole jest mulczowane, przy czym no mulczować można te wszystkie pole w momencie, kiedy jest tutaj ściernisko, tak jak tutaj, no i te idealnie się do tego nadaje, ponieważ jest takie wysokie, tak więc jest fajnie, fajnie tutaj będzie to wyglądało. Ten mulcher będę musiał kupić, aha, jeszcze dodatkowo odchwaszcza, teoretycznie. Czyli te mulchery mają chyba zastosowanie, chyba bardziej byłbym w stanie je wykorzystać, te mulchery chyba w sadach, znaczy w gajach i w momencie, kiedy będę miał winogrona, bo one tam usuwają chwasty, redukują trawę, no i dodają jeszcze dodają nawożenie, tak? No i są jeszcze takie duże mulczery, które są używane w leśnicy. Tak więc jak gdyby dosyć dużo fajnych rzeczy jest.
cię kryje za tym. Dobra, opuścimy sobie ten obciążnik, ponieważ ten mulcher, który jakbym... Czy teoretycznie jest coś takiego, że po mulczowanym nie może... Nie jest rodzaj uprawy takiej pola, po którym moglibyśmy siać, po którym pole jest przygotowane do siewu. Tak więc teoretycznie najlepszy układ byłoby coś takiego, żeby mulcher był z przodu i z tyłu był na przykład siewnik z broną aktywną. Teoretycznie mam coś takiego na gospodarstwie, tutaj ten sprzęt. Tyle tylko, że no z tym jest też taka dosyć ciekawa historia. Tutaj niby jest brona aktywna. Mało tego, można osobno kupić coś takiego i wtedy ta brona aktywna działa, w tym sensie, że uprawia, ale w takiej kombinacji jak tutaj ten zestaw, że mamy bronę i mamy siewnik, no to nie działa. To jest Giants Farming Simulator 22. W tym aspekcie to nie ogarnia czegoś takiego. No już też na live sobie rozmawialiśmy na ten temat. O co, come on? W ogóle nie wiemy o co, come on, nie? Dobra, dzisiaj bez kierownicy jeździmy. A, jeszcze chciałem zauważyć jedną rzecz, o której też mi wspomnieliście na live'ach. Się pytaliście, Anton, czy ci coś tam mruga? Ja nie wiedziałem o co chodzi, o co, come on, z tym mruganiem. Szczerze mówiąc, ale zauważyłem, że mi też mruga. Zaraz wam pokażę, co mi mruga. O, nie wiem, teraz się chyba uspokoiło. Chyba, o, mruga. Dobra, to dojedziemy sobie do sklepu i powiem wam, że pokażę wam, że mi też mruga. I wydaje mi się, że to jest związane z porą roku. W tym sensie, że drzewa już mają liście trochę zielone, ale też troszeczkę te pomarańczowe czy też brązowe drzewa. Tak mi się wydaje. Taką mam własną teorię. I dlatego mruga. Otóż patrzcie, o co, come on. Chodzę sobie i tam zobaczcie. O, tam gdzie jest teraz ten... Mam nadzieję, że to widać. Że mruga. Raz jest pomarańczowe, czy tam brązowe, raz zielone. Te drzewa tak oddali, nie? I właśnie o to chyba pytaliście. Czy Anton ci mruga? No więc mi mruga też. Ale nigdy wcześniej tego nie widziałem. Nie zmieniałem ustawień graficznych, tak więc nie wiem o co, come on, dlaczego mi to zaczęło mrugać. Owszem, chyba wczoraj, kiedy odpalałem farminga, on się zaktualizował. Jakiś mikropatch był, czy coś takiego. Nie wiem, czy o to mruganie chodziło. Jeżeli tak, spokojnie, mi też mruga. A dlaczego? Nie mam pojęcia. Tego nie ogarniesz, to jest Farming Simulator 22. Ja mam swoje jakieś tam teorie, ale czy one się zgadzają? No niekoniecznie. Pensje pracownika, dobra. No bo pracownik orze. No i kupujemy sobie. Najprawdopodobniej chyba kupię ten mulcher. Albo nie, dzisiaj jeszcze go wypożyczę. Bo nie wiem, jaki będzie w przyszłości ciągnik. Boś ten siewnik to też po tych... To jest ostatni sezon. Bo ja chcę mieć siewnik, który... No jest dobrym siewnikiem, a nie taką trochę popierdółką. Chodzi o to, zobaczcie. Mam tutaj zestaw HK25 plus NS30. Ten HK25 nie działa tak jak ten HK25, a ten HK25 mogę kupić osobno, jako bronę aktywną. Jak go kupię osobno... Gdzie jest tutaj brona? O, proszę bardzo, jest HK25, proszę bardzo, on wtedy działa. Ja nim mogę pracować. Natomiast nie mogę w takiej kombinacji, jaką mam, jaką ten zestaw do siewu, siewnik z broną mechaniczną, on po prostu, tam brona nie działa. No, congratulations. No, ręce opadają, bo tak to bym sobie wziął teraz tak. Do ciągnika przyczepił mulcher z przodu, bym mulczował, dostawałbym te 5%, od razu uprawił i bym zasiał. I by było fajnie. A tak to muszę osobno mulczować. Później to muszę, nie wiem, skultywatorować, albo, dobra, to też ten siewnik idzie do ostrzału. Zresztą poczekam, co wy wymyślicie w komentarzach. Właśnie, w sumie macie też duże doświadczenie przecież. Dobra, tak więc idę do kategorii mulczery. Gdzie one są? Chwastowniki, pielęgnacja, to jest chyba, gdzie to jest? Urządzenia do mulczowania, tak... Nie mogłem tego znaleźć. No i tutaj, jeżeli chodzi o te urządzenia, tutaj jest kilka maszyn, które mogę sobie wypożyczyć. Takie typowe mulczery. Ten jest właśnie do tego zastosowania w sadownictwie. W sadownictwie tudzież w momencie, gdzie będę miał tam jakieś, jak to się to nazywa, winogrona. To on jest właśnie w tym sensie, że będzie tutaj trawę
likwidował chwasty i będzie nawoził, tak więc ten, ale ten mi nie jest potrzebny. Ten też ma szerokość 2,2, nie wiem, czy on będzie wtedy miał takie zastosowanie. I chyba wezmę sobie ten 3-metrowy i właśnie on by mi idealnie pasował do takiego zestawiku z siewnikiem. No, no, ale widzicie, siewnik mam taki trochę dziwny. Tu mam też taki sprzęcik od Knoche i powiem wam, że chyba dzisiaj się czymś takim zabawimy. Z racji tego, że no i tak tych wałów, znaczy chodzi o wydajność, żeby była większa wydajność. Tak, bo tutaj jest jednak 5,6 metra. Tutaj właśnie te 3 metry idealnie pasowałoby, gdybym miał zestaw uprawiający łącznie z siewnikiem na 3 metrach z przodu mulczowanie, pyk, fajnie, jeszcze 5% do plonów by szło, a tak to wiecie, rozumiecie. Dostałem siewnik na start, taki, nie wiem co z nim zrobić, sprzedać. Tutaj mamy też dalbo, wały, dosyć fajna rzecz, też jest bardzo wydajna, 5,8 metra, 150 koni, ale wiecie co? Już jestem nastawiony na inny sprzęcik, na ten Knoche. No i tutaj jest TMC Cancella, tu już największy jest ten mulcher, ale on już potrzebuje dosyć dużo pary, że się tak wyrażę, 200 koni, jednak troszeczkę potrzebuje. I pewnie też chyba na przód można będzie spokojnie go podczepić i lecieć, chociaż nie wiem, czy można, bo tutaj nie wiem. W sumie to też, ale wydaje mi się, że to chyba ma sens, żeby z przodu mulczowało i z tyłu uprawiało siało. Taki zestawik byłby naprawdę fajny. Dobra. Tak więc to sobie i wypożyczę. 130 koni, to więc spokojnie i wypożycz. Zresztą zaraz zobaczyłem, czy ja go będę mógł podczepić. Tu żadnej opcji nie ma, tak więc tylko mamy to, nic więcej. To nie są jakieś skomplikowane maszyny, tak? A więc tu mam obciążnik, ale to na gospodarstwie się tylko tak. A on wygląda tak, jak ciekawe, czy on może być właśnie do przodu podłączany. Teraz to trzeba sprawdzić. Wydaje mi się, że chyba nie będzie można go podłączać. Wydaje mi się, że konstrukcyjnie za bardzo do tego się nie nadaje. Będziemy musieli do tyłu. Ale 5,6, 5%. No i tak jak mówiłem, to jest fajna nowa rzecz. Tak jak mówiłem, mulczowanie nie powoduje, że po mulczowaniu bez przygotowania możemy siać. To jest tak naprawdę, nie wiem, skoszenie tych resztek pożniwnych, które zostają. Nie wiem, jakieś chwasty, robi się taki mulcz, właśnie mulcz, który chroni glebę na przykład przed utratą wilgoci, przed na przykład rozwojem chwastów i takich rzeczy. Generalnie tą górną warstwę gleby chroni przed no, czynnikami atmosferycznymi, które mają negatywny wpływ na glebę. No i taka zasada jest. Dodatkowo, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o trawniki, to jest często stosowane. Właściwie to mulczowanie to ja najczęściej kojarzę właśnie z trawnikami. Ale tutaj mamy tą mechanikę. No i zobaczcie, miga. Dobra, dojeżdżamy sobie na pole. Zaraz chciałbym się przekonać, a niepotrzebnie tak naokoło jadę. Tutaj zobaczcie, ile już uzbierałem tych rzeczy, to też trzeba będzie już niedługo wywieźć. A tutaj soja, ale soja to jeszcze potrzebuje trochę czasu, nie? A więc kombajn jeszcze nie jest schowany. Dobra, odpalamy tutaj maszynę. Rozłożymy i zaraz, ja sobie chyba nawet ustawię tak, tempomacik, bo chciałbym zobaczyć, bo tutaj mogą być ciekawe, jakieś animacje, coś tego z Bayera, więc sobie ustawię od razu tu, tempomat, bo chyba też puścimy na pracowniku, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, spoko. I teraz tak, puszczamy. O, już tu się zaczęło dziać ciekawie. I zobaczcie, trawę i do tyłu też ciała. Dobra, spoko. Właśnie, zobaczcie, jak właśnie tutaj jest właśnie trawę strzyże. Nie? Czyli tak fajnie robi takie trawniki eleganckie. Piękne robi trawniki. No i już widzę, że tu jest jakaś animacja się dzieje. Dosyć dużo się dzieje. No, to sobie upuścimy pracownika też, żeby on sobie pojechał. A ja tutaj będę patrzał. Rzeczywiście tu się dosyć dużo dzieje. Wiecie, może to przyspieszę trochę, żeby się więcej działo za tym, co nie? Bo tak powoli się mało dzieje. Jak więcej damy, to może będzie lepiej. No jest taka animacja, ale troszeczkę taka
No jest fajnie to widać, ale jest troszeczkę taka... Dobra, no spoko, nie? Tylko dziwię się, dlaczego jest taka zielona, jak tutaj resztki pożniwne nie są takie zielone, chyba że tyle kwasów jest, nie? To przy na przykład obrabianiu pola, w tym sensie, że macie łąkę, nie? No to ten zielony kolor ma bardziej, no jest bardziej jak gdyby odpowiada rzeczywistości. Zresztą zaraz jak sobie, dobra, wyłączę tego pracownika, spróbuję przejechać się i skosić tą piękną, umajoną łąkę tutaj na miedzy, którą mam. No bo to tak naprawdę właśnie podejrzewam, że jak będę kiedyś miał tutaj czy też gaj oliwny, czy też będę miał... Dobra, odpuśćmy to i włączmy. Czy będę miał winogrona, to zobaczcie, jak ładnie to wygląda. No to jest idealne takie narzędzie, żeby robić piękne trawniki, co nie? No idealnie. Te kwiastki, wszystko usuwa, pyk, elegancko, no, ładnie to zrobił. No i tutaj rzeczywiście te... Ole się jeszcze tutaj... Coś się dzieje, zobaczcie to... Aha, bo jest to włączone. Czyli tutaj powinien być jakiś wałek, tak? No ale nie ma wałka. No dobra, coś się cały czas kręci tutaj. Nie wiem. O, teraz nawet w tą stronę się kręci jeszcze. Dobrze, czyli animacja, ten kolor jest taki sam. Cały czas. Nieważne... Nieważne... Czy tutaj jeździmy sobie po ściernisku, czy po trawie, jest taki sam. No ale jest, dobra, spoko. No jak widzicie, chwasty też, no bo to wszystko tutaj usuwa. Wszystkie rośliny, ciekawe czy jakbym zboże chciał na przykład mulczować, jakby coś rosło. Czy to się uda? Nie no, takich planów, takich samobójczych to nie mam, bo już się tak zastanawiałem, czy by pojechać trochę i tego, tej soi trochę popracować nad tą soją, nie? Ale nie, odpuściłem sobie. Bo już miałem taki niecny plan, żeby tam uderzyć. Nie, jednak... Nie, no tam już niedługo będą żniwa, to tam straty tylko będą. No. Napiszcie w komentarzach, być może ktoś coś takiego zrobił, że sobie zmulczował na przykład... nie wiem, kukurydzę, która taka dwumetrowa stała i że się dało to, nie? No może i się da, ale ja tutaj nie będę próbował. Tutaj i tak w ogóle ten mulcher ma co do roboty, bo tutaj po tym sorgo to dosyć dużo zostało, co nie? Dlatego mi idealnie pasuje to właśnie po sorgo, to naprawdę, to mulczowanie po sorgo naprawdę fajnie wygląda. I to nawet, no bo jak tutaj mówiłem o tym, dlaczego się mulczuje i co to jest, że to chroni tą glebę, no to w sumie ten zestaw, o którym przed chwilą wam ględziłem i że nie mogę go zrobić, w tym sensie, że taki mulcher z przodu, tamten co widzieliście od Cancella, od tej marki Cancella, który ma wałek notabene, tak więc wydaje mi się, że spokojnie można by go do przodu podpiąć, ją tam pracować, to w sumie fajnie by to wyglądało, taki zestawik, no i byłoby te 5% wincy, tak więc no pod warunkiem, żeby miał odpowiedni siewnik i tak dalej i tam ta brona, żeby działała i no zresztą za chwilę ja wam tutaj przyjadę tym siewnikiem i pokażę, że on tak nie za bardzo ogarnia rzeczywistość. Zresztą pewnie sami wiecie, bo to mówiłem i to mnie wkurza, dlatego ten siewnik chyba też razem z... Czy ja będę chciał tutaj coś siać na jesień? Jeżeli tak, to tak, chyba ten siewnik jeszcze zrobię i tam, gdzie był owies, to tam zasieję jęczmień. O, i tyle. Jeszcze go wykorzystam, a tak to sprzedam go i na wiosnę na pewno będę miał jakieś pieniądze, to sobie kupimy siewnik. Taki już porządny, a nie takie coś. No siewnik niby jest dobry, ale ta brona, no ja mówię, osobno jak kupię to działa. Mało tego, nie można tego osobno sprzedać. Zresztą o takich pierdółkach to sobie porozmawiamy w następnym odcinku, jak będę to sprzedawał. Podejrzewam. Dobra, i zresztą tak jak tutaj widzicie, to nie jest, to nie ma opcji tutaj zakwaszczenie, dobra. Ale zresztą jeszcze chciałbym tutaj zobaczyć, czy te pole będzie tutaj, że to jest kultywatorowane. Nie, to jest, w ogóle nie ma nic z tym związanego. Tak? Czyli tak. To jest tylko zebrane. Czyli status się w ogóle nie zmienia. Nie jest to ani zaorane, ani skultywatorowane. Tak więc trzeba to wszystko zrobić. Tak więc tak jak mi się wydawało, że po prostu jest to taki zabieg, po którym, no bo jakby nie było, to jest tylko usunięcie tej, zmulczowanie tej wierzchniej warstwy, znaczy nawet nie warstwy ziemi, tylko tych roślin, tych roślin, które, czy pozostałości po żniwach,
Po prostu musimy je rozdrobnić, rozsypać po powierzchni gleby i taki dywanik się robi i on ochrania naszą ziemię tutaj, powoduje, że też wilgotność jest lepsza, gospodarka wodna. Tak więc w sumie dlaczegożby nie te 5%? Nawet dałbym więcej niż te 5%. Powiem wam, żebym chyba coś takiego, pod warunkiem, że musiałoby to być leżeć przez jakiś czas, co nie? No ale Giants chyba takich rzeczy nie jest w stanie ogarnąć. Nie, no w tym sensie, że przez zimę, gdyby coś takiego, że mulczujemy, zostawiamy to chociażby na miesiąc i po miesiącu siejemy i wtedy byśmy dostawali 15%, a nie tylko 5%. To sam fakt, że zmulczujemy i rozdrobnimy te resztki pożniwne, no to powoduje, że no próchniczność na przykład wzrośnie, czy coś takiego, no bo szybciej się będzie, łatwiej się będzie rozkładały te pozostałości pożniwne. No ale dobra, nie będziemy tutaj wymagali od jakiegoś tam takiego bardziej zaawansowanego tutaj farminga, tak? Farming jest jednak w szczegółach. I tak powiem wam, że tych różnych opcji uprawy jest teraz tak dużo, że naprawdę jest fajnie. Ja na przykład zastanawiam się, czy by w ogóle nie zrezygnować z kultywatorowania na rzecz talerzowania. No tam są pewne benefity związane z tym, że chwasty nie rosną po talerzu. Nie. Że kamienie, nie ma kamieni po talerzówce, a chwasty rosną. Tyle tylko, że po kultywatorze troszeczkę inaczej chwasty rosną. O, po talerzowaniu chyba nawet dwa razy mogą rosnąć coś takiego, no bo to jest płytsza uprawa, powiedzmy. Chociaż z tym to też by różnie było, no bo jak są talerzówki takie potężne, a kultywatory takie, co drapią, no to jednak jest różnica, co nie? Dobra, będę kończył ten odcinek. Powiem wam, że w ogóle ta zasada mulczowania, to mi się podoba, że mamy coraz więcej różnych możliwości. Możemy różnie pracować tutaj na tym polu, nie tylko tak standardowo, nie wiem, zbierać tam kultywator czy też orka i tak w kółko naokoło. Mamy tutaj różne możliwości, tak jak widzieliście. Dostaję tutaj trochę więcej do plonowania, ale i tak muszę tutaj jeszcze talerzówką przejechać. Najprawdopodobniej talerzówką to będę robił. Albo broną mechaniczną, bo ta też nie wywali mi kamieni. Albo kultywatorem i oleje fakt, że są kamienie, co nie? To jeszcze zobaczymy. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.